W codzienniku artystycznym poruszająca instalacja Jeremy Dallaire'a zatytułowana Baghdad, 5th of March 2007. Jest to wrak samochodu odzyskany przez artystę z ulicy w Bagdadzie, gdzie uległ zniszczeniu podczas zamachu bombowego dokonanego przez samobójcę. Tak wyglądała ta ulica zaraz po zamachu, w którym zginęło 38 osób, a rannych zostały setki. Był to jeden z powidoków idiotycznej i niepotrzebnej inwazji armii amerykańskiej zorganizowanej pod pozorem walki z terroryzmem, a otwierającej nowy rozdział w światowym terroryzmie, który po inwazji na Irak stał się plagą. Nie można zapominać, że i Polska miała udział w tej inwazji. W sposób całkowicie nieprzemyślany włączyła się w działania amerykańskie pomimo stanowczego sprzeciwu ONZ i europejskich sojuszników. Zanim ten wrak stanął w brytyjskim Muzeum Wojny, objechał kilka miast, przypominając wszem i wobec, że ofiarami współczesnych konfliktów zbrojnych jest przede wszystkim ludność cywilna. Do Polski nie trafił, gdyż my, Polacy, mamy ograniczone umiejętności odczuwania odpowiedzialności za nasze działania. Jeremy Dallaire, rocznik 66, jest brytyjskim artystą i laureatem Nagrody Turnera w 2004 roku.